Słuchajcie, dzisiaj zapowiada się dyskusja ostra, wymiana zdań mięsista, bo na tapet bierzemy najnowszą książkę Weroniki Roth, czyli Wybrańcy, w tłumaczeniu Miłosza Urbana. Skąd możecie znać tę autorkę, której nazwisko zapewne coś wam mówi? Tak, jest to autorka serii Niezgodna, czyli książki o frakcjach w przyszłości w Chicago. Czyli generalnie mówiąc książki, która zerżnęła mocno z Igrzysk Śmierci i książki, wobec której ja bym nie oceniał całej twórczości Weroniki Roth, bo Wybrańcy, już wam to mogę powiedzieć na wstępie, to jest poziom niebotycznie wyższy od samej Niezgodnej. W ogóle mieliśmy okazję spotkać się z Weroniką Roth. Tak, i to już chyba 4-5 lat temu, 4 lata temu chyba. Tak. No. Dawno. No tak, tak. Mam wrażenie, jakby to było, nie wiem, rok temu, czy coś takiego. No naprawdę, miło wspominam to wydarzenie. Na starość lata szybciej płyną. No dobrze, ale do rzeczy. Słuchajcie, Wybrańcy. Książka szczególna i wyjątkowa, chociaż największy problem jest z przydzieleniem jej do jakiejś konkretnej kategorii wiekowej. Tak, bo zazwyczaj określa się książkę po tym, w jakim wieku jest nasz bohater. Czyli jak się powiedzmy ma 11 lat, to raczej dla dzieci jest, jak ma tam powiedzmy 11 lat, to już bardziej dla młodzieży. Ale ta książka jest specyficzna, bo ponieważ bohaterowie mają około 30 lat, ale nie wiem, czyta się to jak młodzieżówkę. To jest taki klimat młodzieżówkowy jak dla mnie. Co prawda nie jest takich niskich lotów, tylko do tych wyższych lotów, tak. Ale taki jednak coś tym młodzieżówkowego w sobie ma. Może to fakt taki, że niektórzy 30-letni ludzie nadal są młodzieżą, wiesz, a może young adult, new adult, still young. A może to kwestia tych niektórych retrospekcji, kiedy to wracamy do dzieciństwa naszych bohaterów. Nie wiem. Słuchajcie, w każdym razie wyjątkowa książka. Dlaczego? Jakbyś miała określić, dlaczego ta książka jest wyjątkowa? Ponieważ ona zaczyna się w momencie, kiedy normalne książki młodzieżowe o Wybrańcach się kończą. Tak. Czyli mamy generalnie tutaj sytuację już na starcie, że nasi bohaterowie, wybrańcy, są przedstawieni po tym, jak pokonali mroczną siłę, która starała się zniszczyć świat, po tym, jak wykonali swoje przeznaczenie, dokonali niemożliwego i wiodą teraz swoje dalsze życie. Czyli wyobraźmy sobie Harry'ego Pottera, który zaczyna się w momencie, kiedy Harry już pokonał Voldemorta i ten epilog 19 lat później to nie jest koniec, a dopiero początek. Nie mów o tym, o czym chcesz powiedzieć. Ale powiem. Nie. Wytnę to, wypipkam. Tylko to jest właśnie taka książka, która w naturalny sposób zaczyna się poza. Od końca. Może to jest taka forma pokazania przez Weronikę Roth środkowego palca tym wszystkim stereotypom, tym wszystkim schematom, trendom, z którymi młodzieżówka szkipi w ostatnich latach. Że po prostu jeżeli nie jest przyłóż, kopiuj, wklej, to znaczy, że to nie jest dobra młodzieżówka. A Weronika tutaj odbija się bardzo. Może tak, może już ją znudziło czytanie ciągle tego samego, więc postanowiła wyjść naprzeciw wszystkim tym, którzy właśnie robią kopiuj wklej i stworzyła coś, co jest zupełnie inne, jest inne od innych, jak ja to lubię powtarzać, a ty lubisz powtarzać, że ja to lubię powtarzać. Tak. Inna od innych książka. Inna od innych, tak. No, to jest wyjątkowe to, że zaczyna się wtedy, kiedy cała reszta się kończy. To tak. Jest chyba największy atut tej książki, mi się wydaje. Znaczy, ja bym powiedział, że to jest okładkowy atut tej książki, bo generalnie streścić tę książkę byłoby trudno. Trudno nie dlatego, że ona jest jakaś mega skomplikowana, trudno dlatego, że w zasadzie zaraz wskakujemy w taką falę spoilerów, że powiedzieć coś tutaj, otrzeć się o coś, nie zdradzając niczego, byłoby rzeczą praktycznie niemożliwą i tego nawet Tom Cruise spuszczony na linię nie byłby w stanie dokonać. A skoro już jesteśmy przy takich porównaniach filmowych, to ja bym powiedział, że Weronika Roth bierze bardzo dużo takich motywów, schematów z młodzieżówek, tego wszystkiego oklepanego dziadostwa, które nam już po prostu wychodzi bokiem. Tyle, że ona, powiedzmy to, nie wpada w to bagno, tylko unosi się nad nim niczym Marty McFly na swej słynnej deskolotce. Ale deskolotka nad wodą nie latała, tam się psuła. Ale ja mówię o bagnie, gęste. No gęste, ale jednak trochę wodniste i stałe, jak wejdziesz, to nie utrzymasz się, tylko wpadniesz. Na chodnik też możesz napluć i co, wtedy też spadnie z tej deskolotki? Dobra, zostawmy ten temat. Tak. Dajcie znać, co wy sądzicie. Roztrząśnijmy raz i na zawsze kwestię Marty'ego McFly'a unoszącego się na deskolotce. Naszą bohaterką, której losy śledzimy głównie, to jest Sloane, czyli jedna z wybrańców i już tutaj warto byłoby podkreślić rzecz, że Weronika Roth bardzo fajnie podeszła do swoich bohaterów, tworząc im naprawdę ciekawe portrety psychologiczne. Tak, każde z tej piątki wybrańców jest opisane w sposób taki, znaczy w jaki sposób zmaga się z tymi wszystkimi wydarzeniami, które się tam 10 lat temu wydarzyły. Każdy jest w jakiś sposób skrzywiony psychicznie przez to, co się wydarzyło. Ale właśnie mamy wgląd najbardziej w Sloane, która chyba tak naprawdę nie potrafi ruszyć z miejsca. Cały czas siedzi w czasie, kiedy właśnie przeżywa te wszystkie wydarzenia. I ona chyba tak naprawdę nie wie, co ma ze sobą zrobić. Ona nie wie, za co ma się wziąć, co ona ma robić. Chyba tak po prostu sobie wegetuje. A też Sloane jest taką osobą, która jest wybranką pośród wybranków. Tak. W ogóle motyw wybrańca w tej książce jest w fenomenalny sposób, moim zdaniem, przedstawiony. Tak, to, co Weronika Roth wiele rodzajów wybrańców i w jaki sposób wybraniec staje się wybrańcem. I tak. Czy ten wybraniec naprawdę jest wybrańcem, czy został po prostu wskazany przez jakiegoś no-name'a, czy też został wskazany przez konkretną osobę, która ma jakieś wpływy. Ciężko tu określić, w jaki sposób powstał wybraniec tak naprawdę. Najprościej byłoby powiedzieć, że Roth wzięła sobie motyw wybrańca, skopała go jak... No nie powiem jak psa, bo psów się nie kopie, ale skopała go w niemożliwy wręcz sposób, potem podniosła to wyświechtane coś i zmogła zacząć lepić z tego własny model samolociku. Słuchajcie, w każdym razie to... Motyw wybrańca, my się bardzo na nim skupiamy, ale to nie jest jedyna rzecz, która w tej książce jest przełamana. To nie jest jedyny jakiś taki motyw, który został odwrócony, bo czytając wybrańców, ja odnoszę wrażenie, że przez cały czas Roth tylko chwyta te wszystkie schematy, te wszystkie motywy, te wszystkie trendowate rzeczy, po to tylko, żeby je zgnieść i wywrócić na lewą stronę. Tak. Stworzyć w inny sposób. W ogóle mi się Podoba mi się motyw, który po 100 stronach się rozpoczął, a który był dla nas szokiem i takim... Co tu się wydarzyło? Nie podoba mi się to. Tak. Bo tak naprawdę nasi bohaterowie zostali i w przenośni, i dosłownie wyrwani ze swojego życia. Ze swojego doczesnego istnienia. No i to było takie... No ja stwierdziłam, że chyba, chyba coś tu jest nie tak, nie podoba mi się to, Boże, żeby to jakoś się rozwinęło sensownie, bo ja już straciłam chęć do czytania, naprawdę. Przeczytałam 100 stron i tylko dlatego, że przeczytałam te 100 stron, stwierdziłam, że czytam dalej, bo jednak coś w tych 100 stronach było, co sprawiło, że chcę dalej to czytać, no ale ta sytuacja jakoś tak mnie bardzo zniechęciła, ale potem stwierdzam, że dopiero od tej sytuacji zaczęła książka, dostała kopa i zaczęło się tam dziać dużo. I fajne rzeczy zaczęły się dziać. No tak, bo Roth weszła w pewnym momencie, w taką część książki, która już mogłaby pokazać nam, czyli to wszystko to jest jedna wielka ściema. Ta cała gadka o tym, że ta książka jest wyjątkowa, oryginalna, nagle wzięła w łeb i to wszystko idzie w tym samym kierunku, w którym większość innych młodzieżówek. I naprawdę ten moment po tych 100 stronach ten motyw naprawdę hamował, ale mówię, kurczę, zobaczmy, co się dzieje dalej. I kurczę, okazuje się, że może dla niektórych to będzie właśnie ten moment, kiedy wystrzelą jak z armaty. Oj, przepraszam, wystrzeliłem. Ała. A dla niektórych to będzie właśnie taki motyw, kiedy zderzasz się pędzącym Ferrari, uderzasz w mur. Natomiast warto, nawet jeżeli pomyślicie sobie rany boskie, nie. Warto to przejść, bo okazuje się, że to jest faktycznie sensem całej książki. I Roth tutaj wybrnęła z tej sytuacji fenomenalnie, pokazała po prostu swoją siłę i swoje umiejętności literackie, swoje umiejętności jako opowiadacza historii. Tak, Roth należy do tych autorów, którzy potrafią się rozwijać. Pisząc książki na książkę są coraz lepsi, a nie tak jak niektórzy potrafią napisać 30 książek i cały czas być na tym samym poziomie. Zostaw Sarę J. Maas w spokoju. Dzisiaj nie o niej. Nie o niej mówiłam akurat, ale no... Niezgodna była taką książką, która rozwijała się z tomu na tom i już wtedy było widać, jak ta autorka się rozwija. Pierwszy tom dla mnie jest po prostu maszkarą totalną, Niezgodnej. Potem było coraz lepiej. Prawda, mi się podobało. Później mieliśmy kolejną serię Spętani przeznaczeniem, czy Naznaczeni Śmiercią. I tam już było dużo lepiej językowo, natomiast tutaj ja nie boję się powiedzieć, że tak naprawdę Weronika Roth dała nam książkę, która może unieść lekko głowę, a nie tak gigantycznie, że w kierunku Susan Collins i Ballady ptaków i węży. Tak, to one są bardzo zbliżone klimatycznie i poziomem do siebie. Tak, co prawda Ballada nadal jest niedoścignionym wzorem, ale sam fakt, że Weronika Roth, która zaczynała od zerżnięcia od Susan Collins, wchodzi gdzieś powoli, zbliża się do jej poziomu, to jest coś naprawdę niesamowitego w mojej opinii. Fakt, jak tu bohaterowie są przedstawieni, fakt, że protagoniści nie są wybieleni, nie są doskonali, idealni, tylko każdy tak naprawdę Tu nie ma jednoznacznie dobrych, jednoznacznie złych osób w tej książce. Tak, ja na przykład na początku żadnej postaci nie lubiłam. Dopiero z biegiem książki jakoś tak sympatię wzbudziło kilka moich osób, więc to jest też takie fajne, bo tak naprawdę człowieka czasami też nie polubimy od razu. Czasami po prostu spędzając z nim czas, chcąc, nie chcąc, po prostu go polubiamy. Tak samo było tutaj, więc to jest fajne, taka podróż do sympatii bohatera. Powolne odkrywanie. Tak, jego cech charakteru i tego, że to, co może jest negatywne, może wydawać się pozytywne. Czy jest pozytywne? Mówiąc poetycko, zrywanie łupinki z orzecha laskowego po to, by dostać się do mięciutkiego, soczystego wnętrza. Tak, to jest właśnie ta książka. Druga sprawa, która strasznie mnie urzekła, to jest przedstawienie antagonisty, głównego antagonisty, tego złego, z którym oni walczyli, jego motywacji. Bo motywacja tego czarnego charakteru jest czymś niebywałym. To jest, kurczę, kolejna rzecz, w której jest pokazana świeżość i to, że nadal można nawet w czymś tak wyświechtanym znaleźć dziurkę do wyjścia do własnego świata, do własnej kreacji. Tak, to wszystko jest tak pogmatwane, że człowiek się zastanawia, ale dlaczego? Dlaczego? Ale jak? Po co? Dlaczego ona to zrobiła? W sensie Weronika Roth. Czemu ona nas tak wrobiła w balona? Może po to, żeby pokazać, że można takie książki pisać i że nadal, pomimo tego, że rocznie pojawiają się dziesiątki, setki takich samych tytułów, można to wziąć i zrobić w zupełnie nowy sposób, przygotować na świeżo, przygotować w taki sposób, gdzie nie będziemy mieli powtórzeń, nie będziemy mieli gdzieś tam powielania tych samych schematów, tylko że można nadal, nawet w tak przerobionym bagnie, znaleźć drogę do tego, żeby stworzyć z tego piękne, czyste jezioro. Źródełko wszelkiej mocy i radości czytelniczej, płynącej obficie, spływającej po karku i orzeźwiającej. No, reasumując, bo nie ma co przedłużać, dla kogo polecasz? Może polecasz, to chyba jasne. Nie polecam. Polecam dla wszystkich, którzy lubią świeżość, którzy lubią inność i w sumie tym, którzy lubią Ballady ptaków i węży, też można polecić, bo to jest naprawdę tak wysoki poziom i bardzo zbliżony poziom i klimat właśnie Ballady ptaków i węży, więc sądzę, że nie powinniście się zawieść. Zawieść z kolei mogą się osoby, które liczą na spektakularną akcję non-stop, które liczą na to, że po prostu bohaterki będą się miotać, jak to w tych innych młodzieżówkach, i będą w zasadzie gdzieś tam cały czas dążyły do jakiejś scysji, do jakichś spięć. Powiedziałbym wręcz tutaj, że mamy dużo spokojniejszy obraz ludzi skrzywdzonych, obraz ludzi, którzy przechodzą stres pourazowy, którzy cierpią na stres pourazowy i którzy nie potrafią odbudować swojego życia, i cały czas ten ciężar tej depresji, tego wszystkiego, co na nich ciąży, jest w tej książce odczuwalny, przez co odrobinę jest to przytłaczające, ale koniec końców prowadzi to do takich rozwinięć fabularnych, jakich w książkach bez takich ciężarów, brzemień na barkach bohaterów nie moglibyśmy znaleźć najzwyczajniej w świecie. Zagmatwałem to bardziej, niż bym chciał. Tak, przepraszam. Aż zapomniałam, co na początku zdania mówiłeś. No jakby nie było, za tę cudowną świeżość, za to cudowne wyjście poza bezpieczne trendy serdecznie polecamy. Przeczytajcie Wybrańców Weroniki Roth. Premiera już 13 stycznia. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć.